Pan Hubert Skornia, prezes LKS Dąb Brzeźnica. Panie Hubercie, pan jest na pewno najstarszym prezesem klubu sportowego na ziemi raciborskiej, ale wygląda pan ciągle, jakby pan dopiero skończył 50 lat. Jak pan to robi, że tak się dobrze trzyma i jak pan to robi, że Dąb jest gospodarzem Mistrzostw Śląska? Proszę państwa, ja trzymam. Tak się składa, że pochodzę z Brzeźnicy, urodziłem się w Kórnicy, niedaleko Eko Okna. Mój brat i wujek zaczęli chodzić do Unii Raciborskiej, a ja jako młody chłopaczek, mając wtedy chyba 13-14 lat, zabierali mnie rowerem gdzieś tam, albo piechotą do Unii Raciborskiej. Tam chodziłem przez 2-3 lata. No i potem się okazało, że nie było wtedy autobusów do Raciborza. Rowerem się jechało, kto miał rower, to jakoś taką, albo piechotą. No i w pewnym momencie, a to było chyba w 1952 i 3 roku, doszliśmy do wniosku, że lepiej by było, żeby trener dojeżdżał z Raciborza. No i pan Bóg Maksymilian wtedy zaczął przyjeżdżać do Brzeźnicy. Stworzyliśmy watę zapaśniczą na wygonie w takiej salce zamkniętej. W ogóle nie dało się tam egzystować, no ale przystosowaliśmy to, a trocinę zjeździliśmy od stolarza, trociny przykryliśmy pokrowcem wypożyczonym z PGR-u w Brzeźnicy. No i tak się zaczęły zapasy w Brzeźnicy. Po jakimś tam czasie, po 2 latach, jest taki w Brzeźnicy bar był, gdzie były zabawy taneczne, się odbywały. No tośmy to w porozumieniu z prezesami GS-u, bo to było władanie zarządu gminnej spółdzielni, i adoptowaliśmy to pod sport zapaśniczy. Ale co tydzień trzeba było materacy ściągać. Materacy wtedy były bardzo ciężkie. To było nie tak jak teraz, można to zwinąć, elegancko przenieść na plecach. Także już to była jakaś tam poprawa. Trenowaliśmy bez ogrzewania, bez wody, a jakoś tam w domu kąpaliśmy się. Potem w 1971 roku drużyna LKS Dąb Brzeźnica wywalczyła awans do pierwszej ligi państwowej. Zawody odbyły się w Raciborzu. Weszliśmy wtedy do pierwszej ligi. No i z dobrych uznania Rada Wojewódzka Ludowych Zespołów Sportowych w Okoli Wódzka Dziecka zafundowała nam halę sportową. To był wtedy jakiś ogólnonarodowy kredyt finansowy, nie wolno było nic wyrównanego postawić, że kupił mi poseł taki barak w Skocie w Warszawie, którego barak ten został przywieziony, wybudowany tylko fundamenty postawione. No i do tej pory służy nam jako bazę treningową. Panie Hubercie, pan opowiedział całą historię swojego życia o tak krótkim pigułce. Proszę powiedzieć, dzisiaj jesteśmy na Mistrzostwach Śląska, tych najmłodszych zapaśników. Jak pod względem organizacyjnym udało się wam zorganizować taką imprezę? No, jest to w Brzozowicach. No tak się składa, że najwięcej zawodników to właśnie pochodzi z tej szkoły właśnie, szkoły podstawowej w Brzozowicach. Chcieliśmy te zawody zorganizować, po co mi Polska Śląska dzieci. Zebrało się z 5 klubów. Klub w Warszawie, 9
Czy tutaj ze strony dębu Brzeźnica, jakby pan spoglądał, jeżeli chodzi o wasz narybek? Pan mówi, że tutaj dużo jest brzegowych rybników, czyli z tej ziemi rybnickiej, jakby nie patrzeć, to czy tutaj wasz potencjał, czy to jest właśnie? A czy w ogóle waszego klubu? To jest w tej historii pochodzą najlepsi zawodnicy dębu. Sylwia Bieleńska, medalista mistrzostw Europy i świata. Dębek był taki, dębek jeździ dębek. Ostatnio Matusz. To historia, a ten dzisiejszy jakby narybek, jak wy dysponujecie przyszłością, bo to jest wasza przyszłość. Jakby nie was... Stało się coś nieprzyjaźnego. Znaczy, została zdecydowana szkoła podstawowa w Dziewicy. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.